Jak chronić psa przed kleszczami? Czyli mogłoby się wydawać coś niemożliwego, ponieważ miejsca, gdzie są kleszcze, to najczęściej miejsca, które uwielbiają nasze psy. Trawniki, zarośla, parki, ogrody. Niestety kleszcze obecnie można spotkać właściwie wszędzie. Nawet zwykły trawniczek w parku może być miejscem, gdzie ten kleszcz będzie i niestety będzie zagrożeniem dla naszego psa. Do tego niestety psy o wiele częściej łapią kleszcze z wielu powodów, i kiedy spojrzymy na to, że kleszcze są już aktywne od temperatury ponad 6-7 stopni Celsjusza, to widzimy, że to zagrożenie jest duże. Ale jak sobie z nim radzić? Oczywiście próba odizolowania psa od tych zagrożeń jest właściwie skazana na porażkę, dlatego są rozwiązania bardziej skuteczne. Dlatego należy stosować inne rozwiązania. Tutaj, oczywiście, niektórzy stosują naturalne olejki. Niestety ich skuteczność jest dyskusyjna, niezbyt duża, o tym też będzie materiał, ale odrębny. Ale są też metody o wiele bardziej skuteczne, które nie tylko odstraszają czy też eliminują kleszcze, ale też pchły i komary. Najważniejszymi z tych metod jest obroża. Kropelki, tabletki i aerozole. Czyli zacznijmy od obroży, czyli od tej dla wielu najwygodniejszej wersji chronienia swojego psa przed kleszczami. Tutaj oczywiście wszystkie te dzisiaj wymienione rozwiązania mają i wady i zalety. A obroże są to po prostu obroże owadobójcze, które są nasączone odpowiednimi substancjami owadobójczymi. I największą zaletą obroży jest. Ich długotrwałość. Jest to, że one zapewniają ochronę przed kreszczami, pchłami, komarami, nawet przez ponad pół roku, gdy są w odpowiedni sposób użytkowane. I jednak należy pamiętać, że o kilku rzeczach trzeba pamiętać. Po pierwsze, te obroże muszą odpowiednio przylegać do ciała psa. One nie mogą być zbyt luźne. Kolejną rzeczą jest to, że jednak na przykład na czas kąpieli. Lepiej tą obrożę ściągnąć. Musimy pamiętać, że lepiej jednak tych obroży nie dotykać gołymi rękami. Szczególnie dotyczy to najmłodszych. I chociaż właściwie nie powinno być żadnych problemów, jednak lepiej gołymi rękami tych obroży nie dotykać. Więc jak zawsze, odpowiednie użycie, czyli założenie w ten sposób, żeby ta obroża w odpowiedni sposób przylegała. Nie może być za luźna. W przypadku psów z długą sierścią, niestety ona działa troszkę słabiej. Pamiętajmy, że deszcz, woda może skrócić ten czas przydatności i może on nie wynosić tych 6-7 miesięcy. Tutaj, jak zawsze, czytajmy te informacje załączone na pudełku, na opakowaniu, jak długo ma ta obroża działać i troszkę ją skróćmy, ten czas działania. Z wiadomych nam powodów. Bardzo ważną kwestią jest też zapach. Niektóre z tych obroże, chociaż nie powinny wydzielać żadnego zapachu, jednak mają dosyć mocny, intensywny zapach. Więc tutaj też należy na to zwrócić uwagę, czy ta obroża nie będzie nam po prostu przeszkadzała. I jeśli mowa o wadach, to to, że długotrwałe użycie, i jeśli Chodzi o niektóre psy, to mają one problemy oczywiście z chodzeniem w obroży. Trzeba je tego nauczyć. Później mamy kropelki, które muszą być regularnie stosowane, najczęściej co około miesiąc, i one są nakładane na skórę, nie na sierść, na karku psa. Tutaj musimy o tym bardzo mocno pamiętać, że nakładamy na skórę, nie na sierść. Też w przypadku psów z dłuższą sierścią działają one słabiej. Po aplikacji takich kropelek nie kąpiemy psa przez kilka dni, i to w podobny sposób chroni nasze psy jak obroże. Można powiedzieć, że substancje są do siebie zbliżone albo często też identyczne, dzięki czemu ten pies jest chroniony przed kleszczami, które albo są odstraszane, albo też, kiedy będą chciały, można powiedzieć, naszego psa ugryźć, zostaną wyeliminowane. Bardzo ważną kwestią w przypadku kropelek jest też odpowiednia ilość nałożenia. No jak zawsze, jak wspomniałem, w przypadku obroży chodzi o to, żeby to działało. Im większy pies, tym częściej tych kropelek musi być więcej, no ale instrukcje należy przeczytać. Później mamy tabletki, gdzie musimy uważać na dwie rzeczy. Po pierwsze, uwaga na psy, które mają problemy z układem pokarmowym. Tutaj warto naprawdę zapytać specjalisty, czy dane tabletki będą czymś odpowiednim dla naszego psa? Po drugie, pies musi te tabletki zjeść. I naprawdę pies potrafi zjeść kilogram karmy, a malutką tabletkę, która gdzieś tam była przez nas włożona, on ją ominie. No, to, jak psy potrafią wyczuć te tabletki, to jest coś niesamowitego. I najczęściej, niestety, tych tabletek nie wolno. Rozkruszać, tak żeby ułatwić sobie podanie tych tabletek. Ale tabletki są też bardzo dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że najczęściej podajemy takie dwie serie w pewnym odstępie czasu i mamy około roku spokoju. Ostatnim rozwiązaniem są aerozole, czyli spsikujemy naszego psa. Jest takie słowo, jak spsikujemy? Nie wiem. No ale to jest kanał o psach i kotach, nie o polszczyźnie. Tutaj musimy uważać na oczy, musimy uważać na uszy. I niestety aerozole dosyć szybko się kończą. Szybciej niż byśmy tego chcieli. To jest raczej środek na małe psy. Pamiętajmy też o tym, że tutaj też przez kilka dni nie powinniśmy naszego czworonoga kąpać. I to jest środek, który działa najkrócej. Obroża, nawet ponad pół roku. Tabletki, nawet rok. Kropelki, prawie miesiąc. Aerozole różnie, ale najczęściej najkrócej z tych czterech rzeczy. Więc to jest takie rozwiązanie bardzo proste, rozwiązanie, które często na przykład stosujemy my. Niestety rozwiązanie, które nie jest tak długotrwałe i niektórzy uważają, że nie jest tak skuteczne jak na przykład odpowiednia obroża czy też odpowiednie tabletki. Ważne jednak, żebyśmy próbowali nasze psy chronić przed tymi kleszczami, przed tymi zagrożeniami, które z ich strony mogą występować. Musimy o tym naprawdę uważać, musimy naprawdę o tym pamiętać, ponieważ to nie tylko zagrożenie dla nas, dla ludzi ze strony kleszczy, ale psy również mogą niestety po ugryzieniu bardzo źle skończyć. Więc spróbujmy cokolwiek zrobić, nawet jeśli to ma być aerozol. Niż nie zrobić nic. Tutaj to nie jest tak, że aerozol jest gorszy. Tutaj wszystkie te środki potrafią być bardzo skuteczne i bardzo potrzebne. Byle byśmy chcieli chronić nasze psy, i musimy w jakiś sposób to robić. Już tu nie mówię o kontroli, o tym, że kleszcze potrafią być twardymi bestiami, i nawet takie bardzo mocne środki, żeby ochronić naszego psa przed tymi. Kleszczami nie zawsze też pomogą. Obserwujmy, kontrolujmy, czy jakiś twardziel jednak do naszego psa się nie przyczepił. Ponieważ jest to naprawdę niebezpieczne. Na dzisiaj już dziękuję. Takie materiały już były na kanale. Jednak myślę, że warto o tym wspominać, że warto chronić nasze psy przed kleszczami. Ta cena jest dla wielu z nas duża ale jednak o wiele mniejsze niż problemy, jakie mogą te kleszcze przysporzyć naszym psom. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.